Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 112 ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dokładnie teraz jesteś w takim momencie, gdzie stoisz przed drzwiami, przed portalem do tego nowego i pięknego, spełnionego życia. I tylko od Ciebie zależy, czy te drzwi otworzysz i przejdziesz do nowego czasu, czy też ze strachu schowasz się do mysiej dziury i zostaniesz w tym starym życiu. Dokładnie dzisiaj Siła Wyższa daje nam wskazówki. Jesteś na rozdrożu. Ta stara droga, którą już znasz. Pełna trudności, barier, blokad, wzorów, programów. I ta nowa droga, lekka, piękna, świetlista, zgodna z Twoimi marzeniami, z pragnieniami Twojego serca i z Twoim powołaniem. Którą drogą wybierzesz? O tym zdecydujesz dopiero na końcu naszego dzisiejszego spotkania, gdy pójdziesz dalej, gdy otrzymasz te wskazówki od Siły Wyższej. Jak zdecydować, jak ruszyć do przodu? Co przeanalizować, co zrozumieć, jakie wnioski wyciągnąć. Nasze dzisiejsze spotkanie ma bardzo wyjątkową symbolikę. 112, jedenastka i dwójka. Jedenastka jako ta liczba mistrzowska, anielska, piękna, pozytywna i świetlista. Jedenastka jako takie oświecenie, świadomość, zrozumienie. I dwójka, analiza, głęboka analiza. I bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej. Czy czujesz ten moment? Czy czujesz tą energię, która dokładnie teraz staje do Twojej dyspozycji, by przejść przez portal do tego nowego życia, by przejść przez te nowe drzwi do tego, co piękne i pozytywne. Czy czujesz, że ta energia tego nowego już dokładnie teraz jest przed Tobą, że stoisz przed tymi drzwiami? A może jesteś już w tym momencie, że zdecydowałaś się, czy zdecydowałeś przejść przez te drzwi? Jak się czujesz? Czy czujesz Twoją siłę i Twoją moc, by ukształtować Twoje życie zgodnie z tym, czego pragniesz? Czy może jeszcze masz takie momenty strachu przed tym nowym i pięknym i najchętniej wycofałbyś się do tej windy i nacisnął, czy nacisnęła ten jeden, czy minus jeden, by wrócić na parter lub do podziemi, bo boisz się, że to nowe i piękne, zbyt piękne i zbyt nowe i zbyt nieznane. I wolisz jednak posiedzieć jeszcze troszkę w tym Twoim więzieniu tych starych wzorów. Jeżeli tak jest, to nie ma w tym nic złego, bo może jeszcze nie jest ten odpowiedni moment, by jednak otworzyć te drzwi. Może jeszcze potrzebujesz tych kilku dni, kilku miesięcy. Jeżeli dokładnie teraz, ze strachu, nie przejdziesz przez ten portal, nie otworzysz tych drzwi, bo to może również się zdarzyć, jeżeli będzie taka Twoja wolna wola. To wiedz, że za jakiś czas one znów się otworzą i kiedy Siła Wyższa skieruje Cię znowu do tego spotkania, 112, albo zobaczysz gdzieś numerek 112, gdzieś będzie napisana jakaś tablica, to wiedz, że znowu jest ta szansa, aby przejść do tego nowego. Niech więc to 112 będzie dla Ciebie takim symbolem, taką piękną energią. Gdziekolwiek zobaczysz 112, pamiętaj, to jest wskazówka od Siły Wyższej. Dokładnie teraz mam szansę, by otworzyć drzwi do nowego i pięknego w tej czy w tej dziedzinie. By to nowe mogło się zrealizować w tej czy w tej dziedzinie. Czy przejdziesz przez te drzwi? To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Nie bój się jednak.
Bo jeżeli siła wyższa stawia na twojej drodze 112, to siła wyższa wie, że dasz radę. To siła wyższa wierzy w ciebie. To siła wyższa wspiera cię. Dokładnie w tym momencie 112. By wybrać te właściwe drzwi, wybrać tą właściwą drogę. I gdy wybierzesz tą drogę zgodnie z twoim sercem, tak jak ja wybierałam w moich snach te drzwi zgodnie z moim sercem, czułam, tak, teraz przejdę przez te drzwi, bo tak mówi mi moje serce, teraz przez te, przez, przez te, to zawsze wychodziłam na zewnątrz, do wolności, niezależności. Czyli jeżeli poczujesz ten impuls 112 i pójdziesz za tym impulsem twojego serca, i otworzysz te drzwi, możesz mieć pewność, że będzie to coś pięknego, dobrego, idealnego, takiego, na jakie zasługujesz. Dziękuję. Widzimy się za tydzień. Twoja Maria Bucardi.